Kim jest nowy zwycięzca milionerów? Mateusz Żaboklicki ma 33 lata. Jest nagradzanym poetą, tłumaczem z języków klasycznych, dramatopisarzem i fotografem. Pracuje jako fotograf na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest żonaty i ma dwóch synów. W milionerach sprawdzana jest wiedza z różnych dziedzin. Jednak kolejne pytania nie stanowiły dla pana Mateusza większych problemów. Poprawnie odpowiedział na pytanie dotyczące powieści Trzech Panów w Łódce, nie licząc psa, zagwarantowane 40 tysięcy złotych. Dzięki udzieleniu siódmej z rzędu poprawnej odpowiedzi uczestnik zyskał czwarte koło ratunkowe – wymianę pytania. Błyskawicznie odpowiedział też na pytanie za 75 tysięcy złotych o naczynia włosowate zatokowe. Żadnego problemu nie sprawiło także pytanie o autora piosenki Now and Ten za 125 tysięcy. Pytanie za ćwierć miliona dotyczyło litery znajdującej się w alfabetach duńskim i norweskim. Pan Mateusz nie był w 100% pewny, jak ona wygląda, ale skłaniał się zdecydowanie ku jednej odpowiedzi, którą ostatecznie wybrał bez używania kół ratunkowych. Przedostatnie pytanie, warte pół miliona złotych, dotyczyło kolei. Hubert Urbański zapytał o państwo, w którym jest najsłabiej rozwinięta kolej pasażerska. Do wyboru były Chiny, Kolumbia, Węgry oraz Indie. Drogą dedukcji wybrał odpowiedź B – Kolumbia. I była to słuszna decyzja. Na tym pytaniu zakończył się poniedziałkowy odcinek Milionerów. Wtorkowe wydanie Milionerów rozpoczęto mocnym akcentem – pytaniem za milion złotych. Pan Mateusz, podchodząc do tego pytania, miał ciągle do dyspozycji dwa koła ratunkowe – telefon do przyjaciela oraz wymianę pytania. Gdy tylko Hubert Urbański odczytał finałowe pytanie, uczestnik przyznał, że zna na nie odpowiedź, ale musi przemyśleć, nim podejmie ostateczną decyzję. Myślę, w jaki sposób to pytanie może być podchwytliwe, skomentował. Brzmiało ono, do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy. A, gadoł, by, plazu, sy, takoł, dy, uładoł. Pan Mateusz wiedział, że chodzi o odpowiedź D, owadów. Mimo to postanowił poprosić o telefon do przyjaciela, by, jak powiedział, go pozdrowić. Po krótkiej rozmowie uczestnik zdecydował się ostatecznie odpowiedzieć na pytanie zadane przez Huberta Urbańskiego. Udzielił poprawnej odpowiedzi, dzięki czemu przeszedł do historii jako szósty uczestnik Milionerów, który wygrał główną nagrodę. Jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.